Hej kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Przepraszam za mój głos już z góry, ale byłam po anginie i po prostu mogę mieć jeszcze kaszel i chrypę, więc to tak na wstępie. I dzisiaj jest film dla mnie dosyć wyjątkowy, przez to, że chcę jakby zamknąć rozdział roku. Mamy, słuchajcie, ostatnie dni 2019 roku i po prostu chciałabym wam podziękować za ten rok. Po pierwsze, chciałabym wam podziękować za to, że ze mną byliście cały rok i jakby już kanał, bo ogólnie teraz mija dwuletnia rocznica mojego kanału. Tak mi się wydaje, że 2 lata już prowadzę ten kanał i jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że jakby się nie poddaję, robię to dalej i jakby jesteście ze mną i nie opuszczacie mnie, więc to jest bardzo fajne. Dziękuję wam za wyświetlenie, za subskrypcję, za film, który w ostatnim czasie zdobył naprawdę dużą ilość wyświetleń, czyli o moim uśmiechu, gdzie prawie ma już 70 tysięcy wyświetleń, za które wam dziękuję bardzo serdecznie. Chciałabym wam podziękować za tak naprawdę ogół, ponieważ to wy motywujecie mnie dalej do działania. Ogólnie na następny rok mam totalnie różne pomysły, bo chciałabym jakby zmienić kontent mojego kanału. Znaczy, będę dalej beauty, będę dalej właśnie robiła rzeczy o paznokciach i jakby będę sobą, ale jakby chcę zmienić, żeby było coś innego. I mam takie pomysły, co mogę wam już zdradzić tak mniej więcej, że właśnie jakby dać tą nutkę takiego spoilera, to będzie tak. Będą filmy raz w tygodniu od następnego roku. Znaczy, może styczeń jeszcze nie będzie taki przełomowy, ale już luty, wydaje mi się, że już to będzie to coś. I tak, jakby każdy mi mówi, czemu nie idziesz w stronę muzyki? Przecież lubisz śpiewać, robisz to dobrze. Jakby nagrałam jeden cover, który jakby był takim sprawdzeniem siebie, czy naprawdę jakby to może przejść. I powiem wam, że jakbym nie spróbowała iść w YouTubie troszeczkę też ze śpiewaniem, to bym tego może żałowała. Więc od następnego roku mam taki plan, że minimum raz w miesiącu, mam nadzieję, że to będzie 2 razy w miesiącu, ale tego nie wiem, ale na pewno minimum raz w miesiącu będzie cover na moim kanale. Czyli jakby chcę trochę połączyć mój kanał. Będzie trochę muzyki, będzie trochę beauty, paznokci, takich trochę gadankowych rzeczy, typu właśnie jak ten film o zębach, czy tego typu rzeczy. I właśnie chciałabym stworzyć coś takiego jakby miszmasz, czyli to, co chcę na moim kanale, ponieważ to jest mój kanał, mogę robić z nim co chcę i to jest właśnie fajne, że jakby będę wrzucała coś nie tylko do danej grupy docelowej, czyli tam kobiety, stylistki, paznokci, wizażystki i tak dalej, tylko jakby mogą mi oglądać też mężczyźni, są różne takie, różnego typu filmy dla różnych grup wieku, dla różnych właśnie grup docelowych, więc to jest właśnie fajny taki mój pomysł, więc filmy będą raz w tygodniu, to będzie na pewno, ponieważ jakby mieszkanie w Warszawie to nie jest aż taka prosta rzecz, ponieważ tutaj ja jestem jeszcze w swoim rodzinnym domu. Jakby te filmy, które teraz tworzę, no nie ukrywajmy, tworzę je kilka pod rząd, żeby było na cały miesiąc, ponieważ tutaj dojeżdżać, ja mieszkam od Warszawy ponad 400 km. I przyjeżdżać tutaj co tydzień, bo to w ogóle nie jest realną rzeczą, przez to, że ja studiuję, pracuję i to jest tak naprawdę bardzo trudny temat dla mnie, ponieważ nawet, no na przykład teraz były święta i przyjechałam do domu po około 2 miesiącach, więc to też jest właśnie takie trudne w ogóle do zgrania, więc ogólnie będę też starała się wprowadzić filmy może i w Warszawie, ale nie wiem jak to wyjdzie. Ale na pewno właśnie będą filmy raz w tygodniu, jak już mówiłam. Będą filmy beauty. Będzie o paznokciach, ale troszeczkę mniej, przez to, że właśnie wprowadzę covery. I wprowadzę też różne typu lookbooki. Chciałabym coś takiego. Zwłaszcza, że teraz przez to, że trochę ważę mniej i mam mniejszy rozmiar ciuchów, to jakby wchodząc do sklepu i widząc wszystkie ciuchy, jestem w stanie założyć i większość, miałam kiedyś taki problem, że wchodziłam do sklepu i bardzo dużo rzeczy na mnie pasowało kompletnie. Wyglądałam na nich strasznie, było właśnie więcej rzeczy, których nie kupiłam niż które kupiłam, a teraz jest troszeczkę na odwrót. I jakby fajnie mogę komponować różne stylizacje, na przykład kiedyś w ogóle nie lubiłam i
nie pasowały na mnie takie spodnie szerokimi nogawkami, takie właśnie dzwoniaste, a teraz pasują na mnie większość. Więc to jest fajne, że jakby mogę kombinować z tą modą, więc chciałam właśnie to też przekazać. Będę jakby kontynuowała zdjęcie na Instagramie, przez to, że to jest jakby taki już tak połączenie YouTube'a z Instagramem. To jakby influencerzy jakby łączą, kto ma kanał, to oczywiście też prowadzi Instagram i tak hucznie. U mnie to tak było sporadycznie, że jakby wrzucałam te zdjęcia, przez to, że po prostu był brak czasu. Teraz chcę jakby tak ułożyć mój plan od stycznia, że jakby będę to łączyć. Będę bardziej jakby obecna na YouTubie, na różnych grupach na Facebooku, na moim Facebooku, na moim Instagramie, na Snapchacie, chociaż też już staram go odstawić, bo jednak to wydaje mi się Snapchat, też Snapchat taki niebiesiarski. Może założyć TikToka, nie wiem, ale to już w ogóle jest dla mnie petarda. Przez to, że nigdy tego nie robiłam, nigdy tego nie miałam, ale może w to pójdę, ale to też nie jest pewne. Także, moi drodzy, jeszcze raz Wam dziękuję za ten rok 2019. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku i zapraszam Was ze mną na nową przygodę, w sumie nowe otwarcie drzwi w moim życiu, czyli jakby zmiana kontentu. Już widzieliście wcześniej, że przed grudniem zmieniłam w ogóle szatę. Cały szyld mój, moje logo, więc jakby już powoli zmiany zaczynają wkraczać i naprawdę myślę, że to będzie jeden z bardziej udanych roków w moim życiu pod względem spełniania siebie i swoich pasji, swoich marzeń, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną, będziecie za mnie trzymać kciuki i to na tyle, moi drodzy. Ja Wam życzę jeszcze raz wesołych, dawnych, tak, świąt i szczęśliwego nowego roku. Także trzymajcie się ciepło. Pa, pa.